Co przychodzi Wam pierwsze do głowy, gdy usłyszycie słowo babcia lub dziadek? Pyszne ciasto, które właśnie upiekła? A może wygodny fotel i rozwiązywanie krzyżówek? W pewnym wieku ludzie zaczynają interesować się nieco spokojniejszymi rzeczami. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam jednak kilka starszych osób, które mogłyby zawstydzić niejednego młodzieniaszka. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie wpaść na kanał Piekielnie Ciekawi i zostawić subskrypcję, jeśli się spodoba. Nie przedłużając dalej, zapraszam do oglądania. Jasmina Rossi. O tej kobiecie mówi się, że jest najpiękniejszą babcią na świecie. Jasmina Rossi ma 65 lat, a ciała może pozazdrościć jej niejedna dwudziestolatka. Seniorka, choć ma już wnuczęta, z powodzeniem znajduje czas na prowadzenie własnego fitnessowego profilu na Instagramie. Udało jej się zgromadzić tam już ponad 300 tysięcy fanów. Ale jaki jest sekret jej doskonałej formy? Kobieta urodziła się w 1955 roku na Korsyce, a obecnie mieszka w Malibu w Kalifornii. Karierę w modelingu zaczęła we Francji w wieku 30 lat. Warto jednak zaznaczyć, że w świecie modelek wiek ten jest już dość słuszny, a większość dziewczyn w zasadzie kończy wówczas z pozowaniem. Rossi przyznaje, że jej oszałamiający wygląd to zasługa przede wszystkim zdrowego odżywiania, które wpływa nie tylko na utrzymanie szczupłej sylwetki, lecz także na cały organizm. Jedyne, co kiedykolwiek robiłam, to jedzenie ekologicznej żywności długo przed tym, zanim stało się to modne. Codziennie jadam awokado oraz organiczne mięso i ryby, opowiada kobieta. Lubię być prawdziwa, zarówno jeśli chodzi o moje ciało, jak i o moją pracę. Właśnie dlatego akceptuję moje siwe, księżycowe włosy i zmarszczki, które są świadectwem mojego bogatego w doświadczenia oraz intensywnego życia. Zawsze prowadziłam zdrowy styl życia, który jest bardzo zrównoważony, zdrowy, duchowy i zgodny z naturą. Poza tym ćwiczę jogę od ponad 30 lat, wyznała Rossi. Kobieta zdaje się być idealnym przykładem na to, że wiek to tylko liczba. Mohtasham Hoseime. Ten mężczyzna poświęcił całe swoje życie na budowanie swojej masy mięśniowej. 67-letni Irańczyk trenuje więcej niż kiedykolwiek, zwłaszcza teraz, gdy nie może wychodzić z domu. Izolacja spowodowana aktualnymi wydarzeniami na świecie nie wpłynęła na jego nawyki treningowe. Wszystko dlatego, że senior posiada własną siłownię u siebie w domu. Pomiędzy ćwiczeniami zajmuje się również prowadzeniem własnego konta na Instagramie, na którym obserwuje go ponad 30 tysięcy miłośników sportu. To zaskakujące, że pomimo słusznego wieku nadal dba o siebie i wygląda lepiej niż niejeden młodzieniaszek. Jego mięśnie są naprawdę imponujące. Chociaż Iran jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych pandemią, a Mohtasham ze względu na swój wiek jest w grupie szczególnego ryzyka, mężczyzna zdaje się nie martwić obecną sytuacją. Trzyma się swojego życiowego motto: w zdrowym ciele, zdrowy duch. Kim Szaszok. Będąc po 50, można jeszcze wiele zdziałać. Ale czy wyobrażacie sobie kogoś, kto będąc w takim wieku bierze udział w trwających ponad 9 godzin biegach, podciąga się na drążku niczym zawodowy sportowiec i bez problemu robi serię kilkudziesięciu pompek? Poznajcie Kima Szaszoka, 56-latka, który wydaje się być w naprawdę rewelacyjnej formie. Ten prosty przedsiębiorca stał się sławny w 2007 roku, kiedy to udało mu się ukończyć wyścig, którego trasa miała aż 100 km. Co więcej, mężczyzna pokonał ten dystans bez jakiegokolwiek odpoczynku, biegnąc bez przerwy przez 9 godzin i 45 minut. Oprócz tego Kim bez problemu radzi sobie z trójbojem siłowym, wykonuje pompki i podciąga się jedną ręką na drążku. Sportowiec twierdzi, że swoją formę zawdzięcza zbalansowanej diecie i regularnym treningom, które od kilku lat wykonuje w swojej prywatnej siłowni. Sport
stał się dla niego integralną częścią życia, a mężczyzna oznajmił, że w najbliższym czasie nie planuje rezygnować z dalszych ćwiczeń. Co więcej, ostatnio zaczął interesować się mieszanymi sztukami walki i już ma za sobą kilka półprofesjonalnych pojedynków. Anthony Alderman. Kalistenika to aktywność fizyczna polegająca na treningu oporowym opartym na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała, takich jak pompki czy brzuszki. Anthony Alderman na pierwszy rzut oka nie wygląda na sportowca. Jednak gdy zdejmie koszulę, widać, że nie próżnuje i trenuje naprawdę ciężko. Ten 58-letni mieszkaniec Nowego Jorku jest bezdomny i od ponad dwóch dekad mieszka na ulicy. Z powodu braku jakichkolwiek środków do życia nie może on pozwolić sobie na wizyty na siłowni. Swoją tężyznę buduje w oparciu o kalistenikę, która nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu treningowego. Mężczyzna twierdzi, że w zasadzie każdy może osiągnąć taką formę jak on. Najważniejsza jest jednak sumienność i regularność w wykonywaniu ćwiczeń. Skoro ja mogę tak wyglądać, ćwicząc bez karnetu na siłownię, to dlaczego większość ludzi, którzy mogą sobie na to pozwolić, nic nie robi ze swoim ciałem? Dziwi się mężczyzna. Udowadnia on tym samym, że nie ma żadnej wymówki na brak aktywności. Rudy Cadlap. Ten mężczyzna swoją przygodę ze sportami siłowymi rozpoczął dopiero w wieku 55 lat. Choć zaczął późno, nie przeszkodziło mu to w pobiciu wielu rekordów świata w różnych kategoriach. Ostatni z nich ustanowił podczas Mistrzostw Ameryki Północnej USPA w San Diego. W zawodach dla trójboistów seniorów osiągnął fenomenalny łączny wynik 567,5 kg. Historia Cadlaba to kolejny dowód na to, że nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć przygodę z siłownią, a nawet profesjonalnym podnoszeniem ciężarów. 71-letni Amerykanin w kilkanaście lat zdążył pobić 24 światowe rekordy. Co ciekawe, na co dzień jest prężnie działającym biznesmenem, który zarządza swoimi firmami Kabuki Strength oraz The Lab. Jego nazwisko ponownie znalazło się w nagłówkach światowych mediów po tym, jak pobił światowe rekordy w każdej z trzech konkurencji trójboju siłowego. Cadlap bez specjalistycznego sprzętu wspomagającego wykonał przysiad ze sztangą ważącą 195,5 kg. Następnie wycisnął na ławeczce 137 kg, aż wreszcie podniósł w martwym ciągu ciężar o masie 235 kg. Ważący 100 kg mężczyzna osiągnął historyczny łączny wynik na poziomie 567,5 kg. Jak widzicie, nigdy nie jest za późno, aby zacząć trenować. Josefina Monasterio. Kolejną osobą, która dość późno zaczęła przygodę z profesjonalnym podnoszeniem ciężarów, jest Josefina. Choć kobieta ma obecnie 73 lata, to ciała i pozytywnej energii może jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Kobieta udowadnia, że zmiany w stylu życia można wprowadzić w każdym wieku. Jako 59-latka postanowiła, że zostanie kulturystką i zaczęła ćwiczyć. Wysportowaną i umięśnioną figurę zawdzięcza systematyczności. Monasterio konsekwentnie realizuje opracowany plan treningowy. Kobieta ćwiczy w godzinach porannych. Swój dzień zaczyna od sesji medytacji, następnie biega kilka kilometrów, po czym odbywa półgodzinną sesję jogi, żeby zachować sprężystość swojego ciała. Dopiero po tych wszystkich aktywnościach zjada pierwsze śniadanie. Po posiłku przeprowadza jeszcze trening na siłowni, który zajmuje jej 2 godziny. W zależności od dnia tygodnia wykonuje ćwiczenia na różne partie ciała. Oprócz tego kobieta inspiruje innych do aktywnego trybu życia. Regularnie wrzuca zdjęcia i filmy na swój Instagram, na którym obserwuje ją ponad 100 tysięcy osób. Na tym kończymy ten odcinek. Co sądzicie o tych niezwykłych seniorach? Czy spodziewaliście się, że w podeszłym wieku można prowadzić tak aktywny styl życia? Która z tych osób zrobiła na Was największe wrażenie?
Podzielcie się swoimi odczuciami w komentarzach. Na dziś to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!